Jak się pan nazywa? Ja się nazywam Singer. Z których Singerów? Z których Singerów? Co ja pana będę mówił, skąd ja jestem Singer? Singerów jest wiele, ja panu powiem jedno słowo i pan będzie wiedział, z których ja jestem Singerów. Ja jestem Żyd z Wesela. Kaczmarz Brunowic Marek. Erschlinger, tak. Pan jest Erschlinger. Hirsch. Hirsch Singer. Hirsch Singer. Co dzisiaj znaczy moje nazwisko? Nic nie znaczy. A kiedyś to przynajmniej jak zaszło, a dzisiaj ja nie mam nazwiska, ja się nazywam Żyd z Wesela. Pan rozumie? Żyd z Wesela. Tego to ja nie rozumiem, ale muszę panu powiedzieć, że to co pan mówi, bardzo ciekawe, to jest więcej jak ciekawe, to jest kawał żywego życia. Ja jestem uczciwym człowiekiem, nic nikomu nie zabrałem. Pan spytał w Brunowicach chłopów, czy stary Hirschinger kogokolwiek poszukał, albo komukolwiek skrzywdził. Żyłem spokojnie, nieźle, dzięki Bogu zarabiałem, coś się odłożyło. Nawet wyjechał, kupiłem osiem obowiązków. Ja prowadziłem karczmę, żona gospodarowała na roli. Starszą córkę wydaliśmy za mąż. Synowie poszli do miasta, w domu została najmłodsza. Rachy. Jak na rachy, jak na rachy! On nie jest żadny rachy, ale jak na rachy. Bo na taka rachy, jak może Potocki. Ona ma na imię Pepka. Pepka Zyniek. On wszystkiego winien. On cały dom wywrócił do góry nogami. Żeby nie ten gol, to by umarł spokojnie w Brunowicach. Boru udaje w Polsce. A teraz... A jaki gol? Ten. Wyspiański. Stanisław? No. A co on złego panu zrobił? Co on złego 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 zrobił? Co on zł